No bo teraz panuje moda na takie wszystkie miejsca mroczne, tajemnicze. Wszyscy po prostu jeżdżą do jakichś opuszczonych szpitali, do jakichś po prostu, wiecie, mrocznych miejsc. Czy ja znam takie mroczne miejsca w Poznaniu? Pytali się mnie widzowie. No nie znam się na takich miejscach, nie wiem, gdzie takie miejsca mogą być. Natomiast wiem, że kiedyś się mówiło, że sataniści w Poznaniu są na Cytadeli, tak? Że tam jakby po prostu robią swoje czarne mszy, czy msze, czy takie rzeczy, nie? To wiem, że po prostu mówiło się o Cytadeli, poznańskiej Cytadeli, no, która jest wielka, i że tam niby wieczorami po prostu spotykają się sataniści, nie? No powiem tak, no byłem wiele razy na Cytadeli, no wiadomo, że tych satanistów może za dnia nie ma, i muszę powiedzieć, że na pewno są tam miejsca takie, gdzie ci sataniści mogliby przebywać, tak? Gdzie mogliby po prostu przebywać, bo tam są jakieś takie, jak to Cytadela, tak? Są jakieś takie, wiecie, wejścia, jakieś groty takie zniszczone. I rzeczywiście w tych wejściach, czy w tych grotach takich, to tam, wiecie, nie ma tam prądu, nie ma tam światła. I rzeczywiście tam były jakieś znaki pomalowane sprayem i tak dalej. Jakieś świece tam były. To widziałem tylko tak, jak szedłem Cytadelą, tak, z daleka. Nie wiem, jak to wygląda wieczorem. Może ktoś sobie robi po prostu i tak takie coś zostawia. Ale wiem, że no, że właśnie Cytadela, tak, w Poznaniu. Przynajmniej w latach 90., na początku lat 2000, to wszyscy o tym mówili. Wszyscy o tym mówili, że tam właśnie mogą się takie różne dziać rzeczy dziwne. Bo może teraz to się pozmieniało, bo tak jest wszędzie monitoring i tak dalej. Tam też mogły być te spotkania satanistów, z tego względu, że niby tam policja jeździ, patroluje Straż Miejska. Ale policja i Straż Miejska po prostu patroluje z samochodu, tak? Nie wychodzą poza samochód. Wątpię, żeby tam po prostu, wiecie, zaglądali do środka. Więc mogło tam tak być, nie? Mogło tak być. Także to jest moja odpowiedź, jeżeli ktoś się pyta o mroczne miejsca w Poznaniu, to mówię, Cytadela kiedyś była uznawana za miejsce spotkań, nie? Nie wiem, jak to teraz wygląda, czy to się zmieniło. No, na razie, trzymajcie się.